klub w 12 meczach zaliczył tylko jedną asystę. Natomiast, tak jak wspominałem, poszło obydwu zespołom w pierwszym pojedynku w tym sezonie pomiędzy właśnie tymi drużynami. Unia wygrała z Nestą, no ale tylko 3-2 i to po dogrywce. A teraz oczywiście też Unia jest faworytem, Torunianie muszą w końcu minimalnie chybił. No i szansa na gola, czy jest bramka? Zaraz zobaczymy. W każdym razie pokazuje arbiter, że krążek znalazł się w bramce, minimalnie przekroczył linię. Pan Paweł Myszyński. Teraz ponownie się w niej znajdują. Sebastian Kowalówka, za nim jest Daneczek. Kowalówka, czy zakończy akcję sam? Tak, odbity krążek. I czy będzie gol? Tak. Nieszczęśliwie odbijał się krążek pomiędzy zawodnikami z Torunia od obrońcy. Potem teraz dalej Torunianie próbują sforsować defensywę drużyny gości. Udaje się to. 13 punkt już zapisuje Michał Kalinowski na swoim koncie w tym sezonie. Nie 6, a 7 bramek już jego autorstwa. No i spalonego teraz szansa przed Budowskim. Czy będzie bramka numer 3 dla drużyny Oświęcimskiej Unii? Świetna akcja. No, klasę teraz pokazali zawodnicy z Małopolski. Podwyższają na 3-1. Przewrócony teraz przez Wosatkę zawodnik z Torunia. No ale nie ma kary. Tymczasem jest 4 gol dla drużyny Unii Oświęcim. No i świetnie punktuje dzisiaj Wojciech Wojtarowicz. Jego autorstwa ta bramka. Ale straszą niemiłosiernie w tej tercji toruńską publiczność swoimi niebezpiecznymi zagraniami zawodnicy Unii Oświęcim. I teraz w końcu dopinają swego. No i znowu, tak jak w pierwszej strzelili pierwszego gola, tak w drugiej również pierwsza bramka autorstwa Sebastian Kowalówka i Wojtarowicz, więc póki co wynik taki jest, jaki jest. 35 sekund na karze jeszcze odsiaduje Sarsok. Tymczasem proszę, znowu do bardzo łatwej sytuacji strzeleckiej dochodzą zawodnicy z Oświęcimia. No i Jan Daneczek drugi raz strzela bramkę w tym spotkaniu, natomiast drużynę gości. Teraz szansa przed Hasem. Uderzenie i gol! Radim Has podwyższa na 7-1 dla Unii Oświęcim. Świetnie sobie przełożył pomiędzy nogami krążek. Teraz jeszcze będzie dobitka i gol! Zawodnik z numerem 9, Kamil Paszek, strzela 8 bramkę dla Unii Oświęcim. No i to jest knockdown, jeśli już nie knockout. Teraz Marek Modrzewski. Jest teraz trochę czasu, żeby się zastanowić, jak zagrać, odpocząć chwileczkę po tych dwóch szybkich minutach, które tutaj od początku trzeciej tercji mieliśmy. Daneczek. Świetnie, po mistrzowsku, po prostu coast to coast byśmy powiedzieli w NBA czy w koszykówce, natomiast tutaj w ten sam sposób od jednej bramki do drugiej przejechał Daneczek, no i to co zrobił zasłużyło na brawa nawet od toruńskiej publiczności, bo po prostu ośmieszył tym Jan Daneczek rajdem defensywę zespołu toruńskiego i 9-1 w Toruniu prowadzi Unia Oświęcim. Równolegle do linii bramkowej przeleciał, no i Husakowi nie udało się oddać strzału, ale jeszcze Torunianie próbują. I czy będzie gol? Nie, bardzo blisko, tak, teraz już tak. Na chwileczkę wydawało się, że tej bramki nie będzie, no ale gdzieś tam w tym śniegu odsypanym przez Michała Fikrta dopadł do krążka w ostatniej chwili Piotr Winiarski i wpisuje się w osadko. Próba zdobycia bramki numer 10 i czy jest tak? Gol jest. No niestety dla toruńskiej publiczności to, co miało się zdarzyć, a nie byłoby na pewno mile widziane, stało się faktem. Bramka numer 10 dla oświęcimskiej drużyny. Uśmiechy na twarzach zawodników z Małopolski. No po prostu knockout tutaj w Toruniu. No i Bartosz Fraszko nie przejął tego krążka. I koniec spotkania. Ostatnia
sekunda właśnie przed chwileczką rozbrzmiała. Teraz musicie mi Państwo dać trochę czasu, żeby powymieniać wszystkich tych zawodników oświęcimskich, którzy wpakowali Toruniom aż 10 bramek.